Rycerze. Gra paragrafowa od wydawnictwa Fox Games. Dziennik bohatera. Komiks, którym bohaterem jesteś ty. Pozostałe komiksy paragrafowe, czy gry paragrafowe. Już pokazywaliśmy na blogu. No i zaczynamy. To jest nasz dzielny rumak. Taki wstępik. No, że jesteśmy takimi rolnikami, żyjemy sobie na wsi. Nie podobają nam się zapachy, bo musimy dużo podlewać nasze pola. No i jeden z braci postanawia, że trzeba się udać do zamku, zostać rycerzami. Wyjeżdżamy sobie do zamku. Tutaj się żegnamy. Tęsknią za nami rodzice, szczególnie tato, bo nie będzie nawozu do podlewania pól. No i trafiamy sobie tutaj do miasta. No i zostajemy tymi rycerzami. Przynajmniej musimy się starać, żeby zostać rycerzami. Dokładnie będziemy zbierać takie bransoletki. Tutaj mamy pierwszą mapkę, z której będziemy często korzystali. Mianowicie nasze przygody możemy rozpocząć tutaj w takich sześciu miejscach. To jest mapa tego księstwa, naszego królestwa. Warto jeszcze. O, tu przejdziemy. Mianowicie tu mamy pokazanych naszych braci. Każdy z nich ma inne atrybuty. Na przykład ten jest inteligentny i zręczny. Ten jest silny i ma charyzmę, ale inteligencją nie grzeszy. Jest jeszcze taki, on jest zręczny, no i powiedzmy, że inteligentny w miarę. Nasze karty bohatera są z tyłu. O, tu jeszcze warto spojrzeć, jakie są inne gierki. I tak, z tyłu mamy tak, kartę bohatera. Imię bohatera, atrybuty w punktach, właśnie do zaznaczania, nasz plecak i zapisujemy przedmioty, które posiadamy, ale oczywiście musimy mieć siły na tyle, żeby to wszystko unieść. Tutaj mamy złote monety, bo będzie sklepik, gdzie możemy coś kupić. Bransoletki, czyli te nasze znaczniki sukcesu. Noce, jak taki symbol będzie, to tracimy daną noc. Jakieś własne notatki. Tu za tym jest jeszcze jedna taka sama karta bohatera. Wracając do naszych tutaj zaznaczonych miejsc przeze mnie. Taki wstępik. Zasady gry. Zmysł obserwacji, cierpliwość, tak? A tutaj cechy rycerza. Odwaga, kiedy trzeba. Siła. No, musimy odpoczywać. Jesteśmy tylko ludźmi. No, powinien być uczciwy taki bohater. Kolejna jakaś ciekawa rzecz. Przykład takiej naszej pracy niespecjalnie rycerskiej. Na przykład zmywamy garów i tutaj mamy kod zapisany na tych naczyniach. Potem jakiś ciekawy przykład. O tu. Zwykłe skrable, bo taki chłop chce, żebyśmy pomogli łowić słowo. Jeszcze coś ciekawego. No na przykład tu, jak będziemy chcieli ze stromego zbocza zjechać, czy dostać się na dół, bo to niekoniecznie musimy zjeżdżać przecież. Tak. Potem coś ciekawego. Nie, tu nie. Aha, tu. Nam się akurat jedno nie podobało, bo nie chcielibyśmy tędy iść, ale jak się cofnąć? Nie ma jakiejś tam wtałeczki powrotnej w tą stronę. Tu mamy takiego właśnie jakiegoś chłopa i też musimy wybrać, jak będziemy z nim rozmawiali. Czy chcemy być aroganccy, czy grzeczni. Tu mamy ciekawe zadanie. Jesteśmy na bagnach, musimy dalej iść. I której gałęzi się chwycimy? Oczywiście każda gałąź to gdzieś nas prowadzi. Której się chwycimy, możemy umrzeć. Już mówię. To są tu często będziemy umierali, niestety. Już zaraz pokażemy kolejne. O, tu. Tu jest jakaś taka magiczna sprawa, bo się elfy pojawiają i też tam jest niebezpiecznie u elfów.
Tu mamy jakiś mechanizm, który będziemy obracali. Musimy wiedzieć, ile obrotów musimy zrobić. Taki zamek. Potem tu mamy na przykład taką minigierkę logiczną. Dopasowanie fragmentu. Odpowiedzi na tej kolejnej stronie, gdzie przejdziemy. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy ciekawą, znowu taką słowną. Jest sędzia i mamy jakieś argumenty, jak mu odpowiemy. I wtedy obracamy po prostu do góry nogami tutaj naszą książkę, naszą grę i patrzymy, czy odpowiedź była właściwa i co ona nam dała, ta odpowiedź. Tu mamy taką nawet mapkę. Ten skarb odnajdą tylko ci, którzy będą myśleć logicznie. Pozostali wrócą skąd przyszli. O, jest i sklepik. I możemy coś zakupić. Oczywiście jak są rdzewy, to musi pojawić ten smok. To by było na tyle, nie będziemy zdradzać o co, czy nam się udało, czy nie i jakie tam przygody będziemy mieli. Natomiast jest dużo takich malutkich gierek logicznych. Bardzo często niestety tutaj zdarzało nam się ginąć, przyznajmy. Jak giniemy, to wracamy do początku. No ale na pewno dużym atutem gierki jest taki fajny humor. Nawet mówię, trochę czarny humor, lekko wisielczy humor, ale naprawdę fajny humor tu jest. Chociaż kilka rzeczy byśmy zmienili, typu jakieś tam cofanie się. Jak wiemy, że gdzieś tam będzie źle, to byśmy chcieli się cofnąć, a sami nie ma możliwości. No i czasami giniemy naprawdę z nienacka, że się nie spodziewamy, żebyśmy tam stracili nasze żywoty. Ale rdzewy są całkiem ciekawi. I tak jak wygląda tył gry, tak wygląda jeszcze z przodu. Dzięki.